Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Piotrek Nowak. Cześć, witam. Umówiłem się z Tobą, bo szukałem osoby w ogóle, która mogłaby mi trochę opowiedzieć o treningach na skakance. Poszukałem po różnych social mediach i ciężko znaleźć taką osobę, która by stricte zajmowała się skakanką albo po prostu nie potrafiłem szukać. Piotrek, ty zanim opowiesz mi o skakance, to powiedz mi, co wcześniej robiłeś sportowo. Wiesz co, zawsze trochę mnie ciągnęło do tańca i akurat konkretnego tańca, czyli breakdance, teraz breaking, tak mówiąc taką profesjonalną nomenklaturą. I trenowałem breaking przez dobrych kilkanaście lat, tak powiedzmy intensywnie, to tak 14 lat. Kiedy zacząłeś? Jak w 2003 roku zacząłem, miałem wtedy 13 lat, także jako taki jeszcze dzieciak, a w zasadzie, tak to trochę smutno brzmi, kończyłem karierę taką już bardziej zawodową, że już tak nie jeździłem na zawody i już tak jakby nie traktowałem tego jako pracę. No jak miałem już ładnych 20 kilka lat, prawie 30, także tam kawał czasu spędziłem na parkiecie. Ale to co, jeździłeś na zawody? Tak, mieliśmy ekipę, ekipa się nazywa Funk Rockers. Jest to taka, myślę, dosyć znana ekipa w Polsce, w Warszawie na pewno, bo z Warszawy pochodziliśmy. I jeździliśmy na zawody w Polsce, w Europie, nawet w Stanach byliśmy też i robiliśmy pokazy, takie typowo eventowe, na różnych festiwalach, czy też jakichś imprezach. Tak to wyglądało. Czyli ze sportem tak to było amatorsko, ale już na takim poziomie, gdzie czy już raczej właśnie tak zawodowo można było to nazwać? Wiesz co, myślę, że to już nawet było tak na poziomie takim zawodowym. Nawet na takich formalnych mistrzostwach, które są akurat w tym środowisku tanecznym, może nie mając takiego dużego prestiżu, taki trochę styl uliczny, takie formalne zawody też są. Byłem chyba brązowym albo wicemistrzem Polski, albo brązowym medalistą, tak formalnie, jakby mamy mówić o takich formalnościach. Natomiast sportu w tym jest dużo, tak jakby nie patrzeć, jest to taniec bardzo wyczynowy, trochę jak akrobatyka sportowa, gdzieś tam w tym kierunku, ale stopniowo gdzieś tam, wiesz, trochę zdrowia zostawiłem na parkiecie i szukałem czegoś takiego spokojniejszego, ale żeby jednak się ruszać. No i stąd gdzieś tam ta skakanka się pojawiła jako taka fajna alternatywa, żeby coś małego było, takiego, gdzie też można trochę pokombinować z jakimiś trikami, trochę tak jak w breaku. No i też można sobie trening rozmaitać różną muzyką, także tutaj gdzieś ta muzyka też odgrywa dużą rolę. No bo tak, bo skończyłeś tą, można powiedzieć, taką zawodową karierę, a właściwie to mocno pracowałeś na tym, żeby w breakdance być gdzieś tam wysoko. No i poszedłeś do pracy, rozumiem, tak? Tak. I co, brakowało tego ruchu? Zastarzałem się. tak, dokładnie. No, praca siedząca gdzieś tam, można powiedzieć, korporacyjna, powoduje to, że siłą rzeczy ciało, jakby, które wcześniej miało dużo ruchu, zaczyna boleć po prostu, dosłownie boleć i gdzieś tam potrzebowałem tego, czułem dosłownie, że mnie bolą, wiesz, tutaj łokcie, kolana, nie wiem, plecy, wszystko, i ten ruch siłą rzeczy musiał się pojawić. Ale miałeś taką dłuższą przerwę jakąś właśnie w aktywności, bo rozumiem, przyszedłeś do pracy, wcześniej dużo trenowałeś, bo żeby być na wysokim poziomie trzeba często robić treningi, ale praca zupełnie to rozbija i miałeś taką przerwę, czy od razu znalazłeś sobie jakąś formę? Wiesz co, miałem sporą, niesporą, nie wiem, kwestia gdzieś tam indywidualna, dla mnie sporą, jakieś dwa, może trzy lata miałem takie, że może z raz, że mam trening w tygodniu, tak dosłownie poobijać się gdzieś tam jeszcze z kolegami, ale tak trochę brzucha zapałem, wiesz, bo taki czułem się taki zasiedziały, i szukałem czegoś, nie będę ukrywał, na skróty, nie lubię biegać, jakoś tak. Nie wiem, nigdy to nie była moja rzecz. I chciałem szybko zrzucić kalorie, znaczy uciąć kalorie, zrzucić trochę wagi i jakby nabrać taki, wiesz, sportowy kształt znowu. No i pomyślałem sobie, wtedy myślałem, że jest to droga na skróty, że skakanka będzie idealna, bo się spala mnóstwo kalorii w małym czasie, wiesz, w ogóle w godzinę spalę 1000 kalorii, wiesz, tak czytałem różne artykuły, i myślałem, super, nie? Potem się okazało, że to nie do końca tak to działa. Czyli zacząłeś mierzyć te spalanie? Tak, i okazało się, że skakanie godzinę to wcale nie jest takie, wiesz, hop-siup, nie? Ale skakać można różnie. Tak, to też prawda, ale tak czy inaczej, godzinny trening na skakance to naprawdę, nie jest jakby
taki timing, od którego się zaczyna, nie? Na pewno nie. Tak, ja wiesz, to też zaraz się wtrącę, no. Ale bo mi przypomniało mi się akurat, też wziąłem się za skakankę wtedy, jak byliśmy pozamykani, tak? Gdzie tak, wszystko no. było pozamykane, no to ja mam w domu tak drobnego takiego sprzętu do treningu trochę, no ale to wiesz, na TRX-ie tam z ketlem, z gumami, no to nie da się za bardzo takiego wytrzymałościowo. No jak upartego da się, tak? Ale ja biegałem systematycznie i brakowało mi takiego treningu wytrzymałościowego, a bieganie w masce próbowałem, było słabe. I spróbowałem skakanki. No to rzeczywiście początki były ciężkie. Po pierwsze, trzeba było umieć skakać tak, żeby się o nią nie potknąć. No tak, żeby się nie połamać. A po drugie, no to jednak zupełnie inny rodzaj wysiłku i wytrzymałościowo nie było łatwo na początku. No to prawda, wiesz, dużo osób myśli, że, bo to tak wygląda w sumie lekko, nie? To jest taka na przykład rozgrzewka bokserów typowa. Ja też trochę boks trenuję tak zajawkowo i to tak jakby no, się kojarzy od razu, że to jest taka rozgrzeweczka, taki wiesz, taki lajcik, nie? No ale no, nie jest taki lajcik, bo tak naprawdę jak ja zaczynałem, gdzie no, już trochę w formie byłem, bo gdzieś tam na siłowni po trochu chodziłem, no ileś tam lat wcześniej trenowałem breaka, no może się trochę zasiedziałem, ale no, nie byłem jakimś tam wrakiem totalnym, to powiem ci, że tak 5 minut, 6 czasami, takie dwa kawałki na playliście i normalnie koszulka mokra, ja tam gdzieś ten oddech łapię jak jakiś 50-letni palacz, masakra, nie? Naprawdę początki były bardzo trudne, a wydaje się, że tylko skaczesz, no wiesz, niby nic. Nie? Wszystko wydaje się jak patrzy z boku, ktoś skacze, prawda, no. A samemu spróbować to rzeczywiście wiem o czym mówisz. Tak. Ale jest to bardzo fajna, na pewno bardzo fajna alternatywa, zwłaszcza tak jak wspomniałeś o miejscu, tak? No, tak? Do biegania potrzebujemy przestrzeni. No, w mieście gdzieś tam, wiadomo, no, można też biegać, ale to nie jest to samo, co na przykład bieganie w takich warunkach bardziej leśnych, gdzie też powietrze jest lepsze, no, nie wszyscy mają takie warunki, nie wszyscy mają możliwości, albo pada deszcz na przykład. Albo tak? Smog jest taki, że lepiej nie wychodzić. No dokładnie, więc no, jakby tych warunków do na przykład takiego dobrego treningu biegowego przykładowo, na pewno trzeba spełnić więcej niż w przypadku treningu skakanki, bo potrzebujesz tylko linkę, rączkę, może dwie i tak naprawdę trochę miejsca wszędzie. No, na upartego nawet w mieszkaniu, jak masz sąsiadów cierpliwych albo mieszkasz na parterze. No. Nie, no to słychać tak naprawdę, jak wiesz co, w domu nie, ja mieszkam w bloku i nie na parterze, ale nie próbowałem jeszcze nigdy. Skakałem w garażu, w pomieszczeniu to tylko w garażu podziemnym, no tam się nikt nie skarżył. Ale przypuszczam, że byłoby słychać. O, na pewno. Mhm. Od czego w ogóle zacząć skakanie? Od, no nie wiem, wyboru skakanki? No, wiesz co, w sumie to jest to całkiem dobry trop, no, bo tych skakanek trochę jest. Tak. I tak jak wspomniałeś, że szukałeś tutaj gdzieś jakby na różnych forach informacji o tym, to też wspomnę, że jest taka grupa Triki na skakance, gdzie serdecznie wszystkich zapraszam na Facebooku. Podlinkujemy. Tak, nie ma problemu. To jest grupa, którą ja założyłem, bo nie było po prostu takiej grupy. Ja sam szukałem takiej informacji gdzieś, jaką skakankę wybrać, jakby od czego zacząć, nie wiem, jakie są triki i tak dalej, no po prostu tego nie było. Więc jest to typowo zajawkowa grupa, nic tam jakby nie ma nic poza czystą zajawką, gdzie ludzie sobie, nie wiem, wrzucają filmiki, dzielą się informacjami i, no tam i jest znalazłem. Fajnie. Tak, no, dokładnie. No, i tam właśnie też wrzucałem jakiś czas temu filmik na swój kanał na YouTubie o takiej samej nazwie, też tam znajdziecie tutaj odnośnik. Tam jest też recenzja kilku różnych skakanek. Ja dzisiaj przyniosłem taką typowo freestyle'ową, którą uważam... Pamiętaj, podcast, więc nie każdy widzi. Na YouTubie można zobaczyć, ale no tak. Musisz po prostu opowiedzieć o tych skakankach. Oczywiście. Rodzajów skakanek jest przynajmniej kilka. Na pewno są takie ciężkie, typowo bokserskie skakanki z rzemyka, które są, no nie polecam ich na początek, bo one są po prostu trudne. Ciężne. Najbardziej się zmęczymy. Im cięższa skakanka, tym po prostu większy jest wysiłek, który jest potrzebny do każdego przeskoku. Wiem, tam czytałem, że nawet niektórzy moczą jeszcze te rzemyki. Tak, to jest taka stara szkoła, jeszcze z czasów Mike'a Tysona, Andrzeja Gołoty, tak. To taka, jest taka szkoła jak najbardziej. Natomiast są to skakanki metalowe, crossfitowe i one są najczęściej na tych wieszakach w siłowniach, gdzieś tam wszędzie ogólnodostępne. Natomiast no to są skakanki, których ja bym nie polecał też na początku, z prostego powodu, że można się po prostu nimi
O, musisz poobijać. Nic nie szkodzi. Dobrze, czyli możemy sobie wybrać rodzaj skakanki, ale jak z długością skakanki? Mhm. Co do długości? O, to może nawet jest znak, że spadła. Mogę pokazać, jeżeli nie jest to problem. Nie możesz pokazać, bo to jest podcast, więc nie pozwolę pokazać. Dobra, okej. Fajnie, jakbyś opowiedział. Jeżeli chodzi o długość skakanki, to wystarczy, że sobie złączymy rączki skakanki i staniemy nogą na lince na dole, tak żeby stykała się z podłogą. I długość tej linki, wtedy samej linki, nie rączek, powinna być mniej więcej na wysokości gdzieś tutaj pępka, ewentualnie klatki piersiowej, gdzieś w tym odcinku. Im niżej, im krótsza będzie linka, tym trudniej skakać, ale też tym jakby łatwiej robić triki, jest powiedzmy tym bardziej profesjonalnie. Natomiast też nie można przesadać, nie powinna być linka wyżej, jak na nią staniemy i zapiemy rączki razem, powyżej klatki piersiowej, no bo wtedy będziemy robić taki wielki zamach rękami, no i po prostu będzie się źle skakało. No tak, będzie się tam mocno obijała też o ziemię. Tak, to czyli musi być tak w sam raz. Czyli wybór to zależy od tego, jak jest stopień zaawansowania. Tak, no i do czego potrzebujemy, tak? Jak chcemy się zmęczyć, ciężka skakanka bokserska, spoko. Jak chcemy skakać jak na crossficie, szybkie skoki, double unders czy te podwójne, to ta metalowa jest super. Tylko to już trzeba umieć robić te szybkie skoki, no bo inaczej sobie tym metalowym, tą metalową linką ostro potniemy nogi, dokładnie. Ja polecam takie skoki na początku i one są najtańsze, najprostsze, kosztują 10-20 zł w internecie, gdzieś tam na różnych jakichś takich aukcyjnych portalach albo w popularnych sieciówkach sportowych. To są skakanki z krótką plastikową rączką i taką gumową linką. To jest linka typu PVC i ona jest grubości 4 albo 5 mm. To jest naprawdę świetny wybór i w zasadzie jest uniwersalna. Coś tam można, jakieś triki na niej robić. Nie poobijamy się jakoś strasznie nią, w sensie nóg naszych, no bo to też jest guma, a nie metal. No i myślę, że spokojnie na start, jak znalazł. Dobrze, a jak można skakać? No bo można skakać na różne sposoby. Może to być bardziej trening wytrzymałościowy, albo taki jak ty robisz, czyli no jeszcze więcej niż tylko sam trening wytrzymałościowy, jeszcze dodatkowo jakieś triki. Wiesz co, no można skakać po prostu, liczyć sobie podskoki, jakby dwie nogi razem i hop do przodu, ile się uda. Natomiast technik podskoków, samej jakby pracy nóg jest dużo, jest typowo bokserski podskok, tak jakby z nogi na nogę. Można sobie skakać, gdzieś tam te nogi krzyżować w trakcie, można, nie wiem, na jednej dwa skoki, na drugiej dwa skoki. Także tych technik jest sporo naprawdę, można sobie kombinować. No a muzyka w tym tylko pomaga, bo muzykę możesz sobie wrzucić, nie wiem, ostre techno i możesz po prostu jechać szybko. Możesz wrzucić sobie hip-hop powolny i robić sobie jakieś takie właśnie wolniejsze tempo, z nogi na nogę, trochę tak na boki. Też jest dużo takich elementów w tych trikach, że nie skaczesz, tylko gdzieś tam na przykład robisz takie side to side, to się nazywa, czyli tu na bok, tu na bok. Czyli przerzucasz skakankę z jednej strony na drugą. Dokładnie. To jakby urozmaicona. Łapiesz oddech wtedy też. Tak, no. Tak, więc można sobie kombinować z różnym tempem, z różną muzyką, trików jest naprawdę sporo. Ja trochę tych trików trochę przedstawiałem w swoich tutorialach, ale to jest naprawdę garstka. Tego jest mnóstwo. A jakie triki sam wykonujesz? No bo ile czasu już z skakanką ćwiczysz? Wiesz co, no w sumie podobnie, tak jak wspomniałeś w tym początku, gdzieś tam zamknięcia nas w domach, to w podobnym czasie tak zaczynałem mniej więcej, to już będzie ile? 2 lata ponad? Jakoś tak? I na początku to tak codziennie starałem się z 5-10 minut poskakać, gdzieś pod blokiem, nie wiem, w garażu, jak można było to na siłowni. I tak naprawdę, no poczekaj, bo się zakręciłem. No ile czasu? Ile czasu ile, trenujesz? Jakie triki? Jakie triki robisz? Tak, 2 lata i jakich trików w tym czasie się zdążyłeś nauczyć? Zacząłem od pierwszych dwóch podstawowych trików, takich dla mnie takich najbardziej podstawowych, czyli jeden to jest taki side to side na bok, to tak to bokserzy najczęściej robią. I druga rzecz, to też w sumie z boksu widziałem, to są to takie skrzyżowane, krosy. No i to są takie triki, które sprawiały mi, do tej pory mi sprawiają w sumie wielką frajdę, mimo że już jakby umiem dużo bardziej skomplikowane. No a później jeszcze pojawiły się już takie te podwójne. Są podwójne skoki zwykłe, double unders i podwójne, gdzie jeden z nich jest skrzyżowany, czyli double unders crossovers. Jak ktoś jest fanem gdzieś tam też sportu walki, to na pewno kojarzy taką ikonę boksu jak Floyd Mayweather Jr.
To jest właśnie, on ma takie słynne te takie jego show na skakance, on robił wielokrotnie właśnie te takie podskoki double under, crossover. To stąd jakby widziałem, stąd się wzięła ta zajawka na jasne. To. Bo rozumiem, że w boksie no to uczy pracy nóg, tak? Dobrej. Czy w ogóle w różnym sporcie, różni sportowcy wykorzystują skakankę pewnie tam do koordynacji, poprawy. Co daje skakanka jako uzupełnienie do treningu, twoim zdaniem? Wiesz co, moim zdaniem przede wszystkim, to nie jest moim zdaniem, to jest fakt, to no. Łyd. To naprawdę, to jest istny zajazd dla łydek, zwłaszcza jeżeli się na początku zbyt dużo i zbyt intensywnie do tego treningu podejdzie, zbyt dużo skacze. Dlatego nie polecam tutaj dłużej niż dosłownie 3-4 minutki na początek, jako taką sesję treningową. Druga rzecz, no to o czym się dowiedziałem stosunkowo niedawno, brzuch. Brzuch. Trzeba trzymać sylwetkę, nie? Ja robiłem lekki trening brzucha, dosłownie bardzo lekki trening brzucha. I no, miałem przerwę w skakance tam jakiś czas ostatnio. Dłuższy, gdzieś tam ze względów prywatnych, nie miałem po prostu czasu, więc jak w końcu wyszedłem na trening skakanki, a dzień wcześniej trochę trenowałem brzuch, to nagle poczułem, że mam zakwasy w brzuchu, nie? Więc brzuch i barki. To są trzy takie elementy, które najbardziej czuć, no bo barki ze względu na to, że tutaj machamy rękami, łydki wiadomo, no bo skaczemy na palcach, natomiast brzuch, no bo spina całość, zwłaszcza kiedy robimy podwójne skoki, to musimy sylwetkę mieć. Usztywnić, żeby szybko rękoma napędzić skakankę. Tak. Te trzy elementy. Także no w boksie przydaje się głównie dlatego, że no tam jakby jak nie ma nóg, to no nie ma zawodnika, tak? No, to jakby to jest fundament. Natomiast uważam, że wszędzie, w każdym sporcie, który uprawiamy, o ile nie są to szachy, no to dynamika i gdzieś tam praca nóg jest na pewno bardzo wartościowa. A wiem, że są też, no, można skakać samemu, można skakać w parach i są pewnie zawody organizowane. Nie mówię o zawodach szkolnych, tylko mówię o takich zawodach już gdzieś tam mistrzostwach. Tak? Jak to wygląda? Odbywają się takie mistrzostwa i w jakichś kategoriach? Jak z tym jest? Wiesz co, ja nigdy nie byłem na takich zawodach. Sam nie startowałem, ani nie oglądałem, ale widziałem w internecie. Tak. Znaczy oglądałeś tak przez internecie. Tak, dokładnie. W Stanach widziałem, że są takie zawody, trochę przypominają akrobatykę, czyli jakby forma tych zawodów, że jest wielka hala, są sędziowie, mają jakieś tam karty ocen, wychodzą ludzie duetami na takie sloty, nie wiem, tam chyba dwuminutowe, jak dobrze pamiętam, były, że leci muzyka, wszyscy mają tą samą muzykę i wszyscy naraz. Potem jest tak, że pojedynczo wychodzą, każdy ma jakby swoją tam minutę na zaprezentowanie się, są oceny jury i potem no, wyłaniają najlepsze osoby. Nie wiem, czy poza Stanami jeszcze takie coś gdzieś jest w tej formie. A druga jakby taka druga forma tych zawodów, o których trochę wspomniałeś w parach, to jest już bardziej taka mniej w stronę akrobatyki, a bardziej w stronę tańca i w sumie tańca breakdance nawet, który dobrze znam, dokładnie. To jest double dutch, to się tak nazywa. To jest coś, gdzie potrzebujemy dwie skakanki i przynajmniej minimum trzy osoby, to są dwie osoby, które powodują ruch tych skakanek. Czyli dwie osoby i trzecia, która skacze. Dwie skakanki. Tak, dokładnie. Dwie skakanki, dwie osoby powodują ruch raz jedną, raz drugą stroną. Trochę taka jak zabawa, jak na trzepaku. Mi się to kojarzy z amerykańskimi filmami. Tak, albo w Polsce w latach 90. też były takie zabawy, jak jeszcze były modne zabawy na świeżym powietrzu. Tak, to też były takie zabawy ze sznurkami, tam się przeskakiwało. No to coś takiego, tylko też do muzyki takiej zbliżonej właśnie do breaka i w formie tańca. To jest dosłownie w formie tańca to, co się dzieje w środku tej skakanki. Czyli dwie osoby machają, a ta osoba w środku, jedna albo kilka, robi jakieś tam gesty, tańczy i tu rękami, nogami, także no, wygląda to naprawdę fenomenalnie. Tak polecam, nawet jak ktoś się nie interesuje, po prostu jako ciekawostkę, żeby to spróbować. Zobaczyć. Tak, zobaczyć, albo spróbować. No. No tak. A właśnie, bo widzę, że jednak popularność to jest, nie wiem, czy to właśnie ten czas, kiedy no nie było miejsca do ćwiczenia, że dość duże, tak mi się tak wydaje, że jest taki boom na tą formę ruchu.
Nie wiem, czy też to widzisz, bo jesteś tym bardziej. W sumie jest to ciężko powiedzieć, bo dawno nie byłem na siłowni, teraz, tak już parę miesięcy. Natomiast no, myślę, że trochę osób zaczęło bardziej się kierować jakby w tą stronę, no, ze względu na to, że nie mieli innych możliwości. Prostota. Tam, tak, prostota, tego. Łatwość. No i też jakiś czas temu znana amerykańska firma telefonów, między innymi telefonów z przygryzionym jabłkiem, rzuciła taką reklamę chyba słuchawek, tak, słuchawek to było, gdzie też była cała reklama była skakanką. Jakby nakręcona, że gościu tam gdzieś biegał i nie tylko gościu, tam różne osoby były i skakali na skakance, nie? No i to był też taki w sumie fajny trend. Myślałem, że to trochę, szczerze mówiąc, bardziej pójdzie, no, ale i tak poszło nieźle z trendem gdzieś tam w internecie, że ludzie kręcili filmiki do tych, jak skaczą na skakance, do tej muzyki, która tam była. Która była w tej reklamie, tak? Tak. I tam były takie różne akcenty, jakieś takie fajne z dźwiękiem. Czyli taki viral się trochę zrobił, tak? No, dokładnie. Także, wiesz co, trochę na pewno. No, skoro gdzieś ci marketingowcy takiej dużej firmy już jakby łapią ten trend i gdzieś tam go wrzucają w swoją reklamę, to myślę, że na pewno, i to było właśnie w czasie pandemii też, tak, że gdzieś tam też jakby skleja się to wszystko w całość, no i oby tak dalej. No. Piotrek, a ty masz jakieś plany jeszcze ze skakanką, czy będziesz tak dla siebie, czy jak to wygląda, bo uczysz się tych trików cały czas, i coraz co dalej? Więcej, i co dalej? Wiesz co, nie wiem w sumie, no. Jakoś tak zacząłem dla zajawki, na razie lecę na tej zajawce. Tak ciężko mi jest sobie wyobrazić, nie wiem, jakąś taką wielką wizję nie, no tego. Bo widzisz, no bo masz jest tak, to przyjemność masz, tego. Masz doświadczenie i tańczyłeś tyle czasu breakdance i no, to jest taka pamięć ruchowa i pewnie to ty masz pewną łatwość taką, żeby nauczyć się czegoś nowego, co wymaga właśnie jakiejś takiej koordynacji. I wykonywanie jakichś tych trików. Czy to tak jest, czy się mylę? Nie, no trochę to pomaga. W sumie to nawet jest jedna rzecz taka wspólna, która jak o tym teraz pomyślę, to może ona spowodowała, że akurat się tym zajarałem, że chyba, no nie wiem, jakoś tak mam takie wyuczoną satysfakcję z uczenia się nowych jakichś takich trików, takich fajnych rzeczy, które na początku są trudne, i potem ta satysfakcja z tego, że już się jakby to załapało i się to umie, nie wiem, jest taka uzależniająca trochę, no to taka rzecz wspólna jest i w breaku, i tutaj w skakance, no i we wszystkim, tak, no bo czy to byłyby, nie wiem, triki z piłką, czy tam ze skakanką, to myślę, że podobny mechanizm. Natomiast, no jeżeli pytasz gdzieś tam co dalej, nie wiem, no w zawodach chyba nie chcę mi się startować, za stary jestem, szczerze mówiąc. Ja bardziej do tego podchodzę tak na luzie, tak jak ludzie chodzą na siłownię. Ja zresztą też lubię sobie potrenować tak po prostu ogólnie, też na siłowni, gdzieś tam z ciężarem, czy właśnie trochę boksu tak rekreacyjnie. Po prostu jako przyjemność, tak? Takie hobby. Nie? To tyle. No i mam nadzieję, że dużo osób też gdzieś tam się tym zarazi w taki pozytywny sposób właśnie, że też ta zajawka na skakanka będzie trochę rosła. Czy przez grupę triki na skakance na Facebooku, czy przez właśnie jakieś takie różne spotkania, tak jak my dzisiaj mamy, może spotkania jakieś takie, wiem, że też były takie inicjatywy, jedna się chyba odbyła w zeszłym roku, takiego spotkania też kilku entuzjastów skakanki, bo tam było kilka osób akurat w Warszawie, na taki wspólny trening. Także takie rzeczy, mam nadzieję, że będą się działy dalej i ja gdzieś tam trochę z boku, trochę z nimi. No rozumiem. Czyli no, jest jakieś takie grono osób, które nawet się spotyka, żeby się może tymi trikami powymieniać, pokazywać, tak jak w breaku pewnie, nie? Także przy okazji różnych form ruchu tworzą się pewne środowiska, gdzie się mikrospołeczność. Tam, mikrospołeczność, tak. Dokładnie. Także fajnie. Prosty bardzo przyrząd, a może dać sporo frajdy chyba, nie? No też tutaj jakby jedną taką rzeczą, którą jeszcze myślę warto powiedzieć, jest to, że jakby gdzie szukać jeszcze takich konkretnych porad,
to też nie jest takie oczywiste, więc chciałem to też tutaj powiedzieć, że Instagram czy Facebook to są bardzo dobre źródła, jeżeli po prostu dosłownie kilka osób poobserwujemy, które faktycznie takich profesjonalnych już gdzieś tam jump roperów, czy nie wiem, po polsku to będzie skakankowiczów. Tak. I tak naprawdę to już dalej leci. Ja tak zacząłem i w zasadzie... Czyli z filmików się uczyłeś tych trików, tak? To już jest tego tak dużo tych trików, że nie zabraknie, na pewno. Ja też zresztą sam poprzeczkę kilka, można sobie podnosić. Kilka wymyśliłem sam. Znaczy, nie wiem, czy są akurat takie, może ja nie widziałem, nie? Więc wymyśliłem sobie jakieś i nawet nie wiem, jak je nazwać. I te nazwy też są śmieszne w sumie, bo jakieś tam są, ale wiesz, no, to nie jest Wikipedia, jakieś tam, nie wiem, oficjalna księga nazwy trików, więc każdy sobie jakoś tam nazywa inaczej i tak funkcjonują. Piotrek, to jaka jest tak twoja recepta ogólnie? Masz na myśli trening skakanki, czy po prostu? Nie, w ogóle. W ogóle, no, tak, bo życie. Wiesz, bo masz doświadczenie... Jak żyć? Jak żyć, jak się ruszać. Tak. Nie jak się ruszać, ale po prostu taka twoja podsumowująca może myśl dotycząca ruchu. Ja myślę, że bez ruchu jesteśmy po prostu jakby... Stopniowo czujemy się coraz gorzej. To jest, myślę, naukowe, to nawet nie jest jakieś tam moje przemyślenie, to jest fakt naukowy. Tak. Więc coś trzeba robić, tak? No pytanie co? No, ktoś będzie lubił biegać, tak jak ty mówisz, że lubisz biegać, ktoś lubi pływać, nie wiem, ktoś lubi grać w piłkę. Są oczywiście też jakieś determinujące rzeczy nas, typu kontuzje, tak? No, nie wszyscy mogą robić to, co lubią, więc muszą zmienić to, co lubią, na coś, co mogą robić, a też lubią. Więc tak jak ja zmieniłem breaka na skakankę i po prostu jakby czerpię podobną radość z tego, z tej aktywności. A kontuzji mniej? Tak, dokładnie. A minimalizuję dosłownie ryzyko kontuzji, no bo nie słyszałem, żeby ktoś się, nie wiem, połamał na skakance jeszcze. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Więc ja uważam, że powinniśmy się ruszać, jeżeli nie właśnie z kawałkiem linki, z dwoma rączkami, to z czymkolwiek, tak? I to nawet głupie, nie wiem, chodzenie, zwykłe chodzenie po prostu, gdziekolwiek, nie wiem, przejść się, jak to niektórzy mówią, bez celu, samo w sobie jest celem. I ja jak najbardziej trzymam kciuki za każdego, kto robi takie aktywności. Piotrek, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie również. No i oczywiście, tak jak mówiłeś, podlinkujemy tutaj do grupy, także, żeby można było zobaczyć, jakie triki wykonujesz. Zapraszam. I jakie porady można jeszcze tam dodatkowo znaleźć, oprócz tego, co już tutaj powiedziałeś. Oczywiście, także zapraszam wszystkich serdecznie i dziękuję bardzo również za zaproszenie. Także dzięki i pamiętajcie, podcast co środę o godzinie 12. Zapraszam was do oglądania, a jeśli macie jakieś pytania, to w komentarzach chętnie zobaczymy, co chcielibyście jeszcze wiedzieć i odpowiemy na te pytania. Dzięki, cześć.